Szanowna Pani Prezes, dziękuję za zorganizowanie tej imprezy. Panie Marszałku, dziękuję, że Pan pomógł, że to spotkanie dzisiaj jest. Proszę Państwa, od 42 lat mieszkam w Norwegii. Norwegia to jest kraj, który dwa razy powstał na wzór i podobieństwo Polski. Najpierw chrześcijaństwo przyszło do Norwegii z Polski. Pierwszym chrześcijańskim królem Norwegii był Olaf Tryggvason, który był szefem ochrony u Mieszka. A później drugi raz tożsamość narodowa norweska pojawiła się, kiedy Norwegowie przepisali naszą konstytucję 3 maja. Tutaj jesteśmy, spotykamy się jako Polacy świata. I oczywiście tak jak to Polacy się spotykają, to panuje taki duch miłości, kochania się, ale ja bym nie po to, żeby psuć ten nastrój, bo uważam, że on jest dobry, tylko żeby przekuć to na jakieś konkrety, bym chciał dosypać troszkę dziegciu do tej beczki miodu. Więc proszę Państwa, niestety jest taka prawda, że patrząc z tej Norwegii, to pierwsza sprawa, jaka się narzuca, to jest dramat naszej ojczyzny, którą nasi wrogowie chcą uwikłać w wojnę. Proszę Państwa, z Rosji do Norwegii można jechać rowerem i ta granica jest otwarta cały czas. Nikt tej granicy nie zamknął. Norwegia jest pierwszym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w Europie, ale Norwegia ma wzorowe stosunki z Rosją. 2 tygodnie temu były obchody wyzwolenia północy. Tam Norwegowie przynieśli tysiące róż pod te pomniki. Natomiast nas prowokuje się do wojny, nie wiadomo po co. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest, jaka jest główna różnica między Norwegią a Polską. Różnica jest taka, że w Norwegii prawie wszystko jest norweskie. A pytanie, ile polskiego jest jeszcze w Polsce? I oczywiście pytanie, co my możemy w tej dziedzinie zrobić? Nas w Norwegii przez lata 80. było od 4 do 6 tysięcy. Ale proszę Państwa, to myśmy zrobili, że 80% pomocy finansowej i 80% sprzętu poligraficznego przychodziło z Norwegii. To Polacy z Norwegii de facto obalili komunizm. Taka jest prawda. I oczywiście to nie były żadne pieniądze CIA, tylko to były pieniądze norweskich związków zawodowych, na które żeśmy zrobili przełożenie. Dzisiaj, kiedy był ten tak zwany upadek komunizmu, który nie był upadkiem komunizmu, tylko był zamianą okupacji. Z okupanta wschodniego pojawił się okupant zachodni. Taka jest brutalna rzeczywistość. I Polonia nie wróciła do Polski jak po roku 1919, tylko te 5 tysięcy Polaków powiększyło się w Norwegii do 200 tysięcy. I teraz możemy tutaj, powiedzmy sobie, używać pięknych słów, ale jaka dzieje się tragedia? Tragedia jest taka, że mniej niż 10% polskich dzieci uczy się języka polskiego w formie zorganizowanej. Proszę Państwa, ja mam 4 synów. Moi synowie mówią po polsku, ale żyjemy w epoce informatycznej. Moi dwaj starsi synowie historię Polski poznawali jak? Z gier komputerowych, ale to nie były gry polskie. Polska, która po przemyśle drzewnym, meblarskim jest również wielkim eksporterem informatycznym, jeśli chodzi w dziedzinie informatyki. Nie ma gier o polskiej historii. Nie ma. Moi młodsi synowie katechizmu uczyli się z gier, które rozprowadzała fundacja w Szczecinku. Chrzestny trzeciego syna przywiózł taki program do nauki katechizmu po roku 2000. Proszę Państwa, ale dzisiaj już tych gier nie ma. Nie ma. Dlaczego nie ma? Odpowiem. 1 sierpnia 1940 roku gubernator Hans Frank
rozwiązał dekretem polską macierz szkolną. Stawiam publiczne pytanie, dlaczego ten dekret obowiązuje w Polsce do dzisiaj? Dlaczego? To nie jest przypadek. Dlaczego? Ile kosztuje zrobienie polskiej szkoły w internecie? Dlaczego dziecko polskie, które będzie w Kalifornii, czy w Kazachstanie, czy w Afryce Południowej, jednym przyciskiem komputera nie otworzy strony i tam nie będzie wszystkich lektur, wszystkich filmów? Kultura polska jest cenzurowana. Przykładem cenzury kultury polskiej jest Kordian. Kordian słowackiego. Słowacki, gdyby polski był bardziej znany, najwybitniejszy poeta w świecie. To nie Szekspir byłby najwybitniejszym poetą, tylko słowacki. Jan Englert zrobił piękny film, sfilmował ten dramat. Tego dramatu w telewizji polskiej nie ma. Więc uważam, że powinniśmy coś zrobić i takie praktyczne zadanie dla nas jako Światowego Kongresu Polonii i Polaków, uważam, że zadbajmy o to, aby polska macierz szkolna, która przetrwała poza granicami Polski, żeby wreszcie również w Polsce została reaktywowana. Dziękuję.